Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Sebastiana Ospoi Niskiego, który jest producentem takich różnego rodzaju akcesoriów dla gołębi, cel lęgowych, siodełek, regałów, no najróżniejszych tych akcesoriów związanych z hodowlą. Mamy taki nowy produkt, całkowicie dosłownie on jest na dniach powstał. To ja powiem tylko, jak to wyglądało z nim. To jest, wiadomo, to jest karmik zasypowy, który umożliwia, że jeżeli się nasypie tutaj karmy, gołębie sobie spokojnie będą siedziały i długi czas wystarczy nam, nie musimy uzupełniać. Zawsze z takim karmikiem problem polega na tym, też niekiedy, kiedy się zdarzają, żeby nie wysypywały te gołębie, żeby swobodnie sobie ten hopokarm pobierały i nie byłoby żadnym problemu z eksploatacją. Tutaj kiedyś, kiedy u Manfreda Bulli byliśmy, mieliśmy taki gołębnik wykupione po zmarłym hodowcy z Niemiec, cały gołębnik, wszystkie akcesoria, no i ja zabrałem tam sobie taki jeden właśnie wzór, tutaj Sebastianowi pokazaliśmy i zrobiliśmy. I jak się okazało, bo my już go tutaj testujemy kilka tygodni, bardzo dobrze się ten gołębnik sprawdza. Sebastian, pokaż, jak on tu wygląda, mniej więcej otworzymy go. Aha, i powiem, samosienki worek karmy wchodzi bez najmniejszego problemu, jeszcze zostaje troszeczkę zapasu. Pokażmy. Trochę ten wzór żeśmy zmodyfikowali, między innymi tutaj, gdzie gołębie pobierają tą karmę. No tu jest trochę inna ta platforma. Znaczy powiem inaczej, to nie tyle co zmodyfikowali, kształt wszystko zostało tak, to samo. Chodzi o to, że sklejka wodoodporna tutaj została. Tak, pewne rzeczy trochę, mówię, zmodyfikowaliśmy, ale poza tym konstrukcja, żeby to zdawało egzamin, no praktycznie jest taka sama, może ten trochę szerszy i wyższy, żeśmy go trochę zrobili. Tak, żeby więcej weszło, zobaczmy, po środku tak wygląda. Ale także zdaję egzamin już tutaj, ja miesiąc go testuję, tam na wspólnym gołębie, gdzie te gołębie cały czas są, te także no zdaję egzamin. Gołębie przede wszystkim, które tu pobierają pokarm, nie rozsypują tej karmy. Może mogę wsypać? Nie, to tam wierzymy. No także no, zdaję egzamin. Bardzo tak, fajnie się sprawdza i co ciekawe, po prostu ma jakieś tam wyjazdy czy coś, to może w taki karmik spokojnie sobie nasypać i gołębie. Takie jest pewność, że gołębie będą miały na 100% karmę nasypać. To takie dla leniwych rozwiązanie, takich osób właśnie. Nie, ale nawet jak się wsypie tutaj worek karmy, to trzeba powiedzieć, że te gołębie jakby, bo ktoś by powiedział, że zostawią jęczmień czy coś, nie? Ale wszystko wybierają. Tak, bo one, jak najpierw ja to zauważyłem, jak to wygląda, kiedy tu nasypiemy karmę. No po prostu wiadomo, jak nie wybiorą tego jęczmienia czy czegoś, to nic nie spadnie dalej. Nie spadnie dalej, nie? Także muszą, nie ma problemu, że będą jakby selekcjonować przy pobieraniu tej karmy. One oczywiście selekcjonują sobie, ale i tak muszą później zjeść, żeby dostać kolejny. Bo po prostu następna partia karmy. A tutaj możemy sobie karmik postawić, polnik na wodę na przykład. I też mamy wygodne. Także zachęcamy tutaj taki karmik u kolegi Sebastiana. Właśnie nie widziałem tego na rynku wcześniej, ale zawsze coś tam próbujemy, coś nowego też prowadzić. No ja już widziałem karmiki zasypowe różne, jedne się bardziej sprawdzały, lepiej, natomiast ten empirycznie mam przez sprawdzony, bo wsadziłem taki do gołębnika. Można nawet go z siebie w rozpłodzie włożyć do gołębnika rozpłodowego, a oprócz tego mieć zwykły karmik, który tam podawać karmę z jakimiś dodatkami, nie? A to taki dodatkowy karmik. Dobrze. Nie? Także zachęcamy do zakupu na stronie dogolewnika.pl, można będzie zobaczyć, ale też do Sebastiana zadzwonić na numer 601-686-344, także się dowiedzieć i pocztą można taki gołębnik też tutaj nawet wysłać. Także dziękujemy i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym gołębnikiem. Do zobaczenia, dobry lot!